Inka, zaczęłaś temat. Chcę wam powiedzieć, że ostatnio jak oglądam różne rzeczy i patrzę na ludzi i tak jak oglądaliśmy taki program kulinarny, gdzie ludzie bardzo i tańczą, są goli, naćpani, imprezują i przyszło do mnie złomy się na ich temat. I Bóg mnie poprawił. I powiedział mi, jak kiedyś żyłaś w życiu sama, jak postępowałaś. Do takich ludzi idziemy. Do ludzi, którzy mają narodzić się z Jego Świętego Ducha. A często w swoim sercu oceniamy ich jako gorszych od siebie. A sami byliśmy synami marnotrawnymi, którzy wyszli z chlewu i przyszli do Ojca, aby ich obmył. I pomyślałam sobie, Boże, Ty masz rację. To, że chodzę w Twoim Świętym Duchu, to, że on napisany należy do Chrystusa, nie znaczy, że mam myśleć źle o tych, którzy jeszcze się nie narodzili z Jego Świętego Ducha. Bo On przyszedł do żebraków, do cudzołożnic, do wszystkich tych, którzy się źle mieli i ich nie ocenią. Wyrzekł się swojej boskości, wyrzekł się swojego całego mienia, wszystkiego się wyrzekł. Tylko po to, aby być z nimi, aby oni się czuli komfortowo, kiedy On jest w pobliżu. Kiedy przychodzisz do Ojca jako do tatusia, a nie odprawiasz religijny rytuał co wieczór, to chce Ci się przyjść do modlitwy, bo On Cię kocha, bo On na Ciebie czeka. Niezależnie, czy nagrzeszyłeś, czy zrobiłeś coś złego, to wiesz, że krew Jezusa Cię obmywa, że masz do Niego dostęp. I przychodzisz do serca Ojca. Do serca Ojca. I kiedyś pomodliłam się tak, Boże, ja chcę płakać za tym światem, jak się będę za Nim stawiać. I kiedy przychodzę ulicą i widzę ludzi upodlonych, którzy nie mają na chleb, matki, które samotnie wychowują dzieci, to pęka mi serce. I wtedy miłośnie chcę się za nich modlić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj podczas nabożeństwa widziałam taką złotą gwiazdę, którą każdy trzyma w ręku z napisem należy do Chrystusa. I to jest gwiazda autorytetu. Gwiazda, którą dał nam Jezus, tak jak gwiazda szeryfa. Kiedy gdzieś idziecie, to wyciągacie tą gwiazdę proroczą i mówicie, ja należę do armii Jezusa. Za mną są szwadrony aniołów. Kiedy macie problem, żeby z tym uwierzyć, róbcie sobie prorocze gesty, przypominajcie sobie poselstwa. Bierz gwiazdę do ręki, jak idziesz po nową pracę. Bierz gwiazdę do ręki i przypominaj sobie, co Jezus zrobił na krzyżu. To jest autorytet, który nam dał i łaska. Czyli gdziekolwiek pójdziesz, masz autorytet nad wszystkimi zwierznościami, siłami demonicznymi, nad chorobą i masz łaskę do tego, że ci się uda, że jesteś zwycięzcą. Bo to już zostało załatwione na krzyżu. On już zapłacił. On już przelał krew. On przywrócił nam nasze miejsce. I sprawił, że jesteśmy zwycięzcami. I ostatnia rzecz, która się z tym łączy, to to, żebyśmy nie byli powolni i ociężali w duchu. Że w rzeczywistości duchowej musimy być szybcy. Więc jeżeli chodzisz ze zmartwieniami dnia codziennego, to cię to obciąża. Ciężko jest ci podnieść wtedy tą gwiazdę autorytetu i powiedzieć, idę, aby zwyciężyć. Kiedy się zamartwiasz, kiedy chorujesz i myślisz tylko o chorobie, kiedy czytasz w prasie o negatywnych konsekwencjach jakichś innych wypadków czy chorób, to wtedy się obciążasz, kiedy nie zachowujesz duchowej higieny. Ja wiem, co to znaczy obciążyć się, bo w tym byłam. Spowolniłam się, chodziłam, ociężałam. Przyspieszam wtedy, kiedy zachowuję życiową higienę, kiedy przebywam z Bogiem, kiedy czytam Jego prawdy. Bo jak jestem napełniona prawdą Bożą, to wszystko inne, co przychodzi, to jest przeze mnie z automatu odtrącane. Wtedy idę szybko. Nie zatrzymuję się i nie patrzę na te wszystkie zakamarki, na te syfy, na ten chlew, który nas otacza. Amen.